Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jeśli nie wiecie, gdzie jest najbliższy schron, to właśnie opublikowali taką aplikację, że możecie sobie znaleźć, gdzie jest najbliższy schron. Państwowa Straż Pożarna, to co widzicie teraz, zaraz wam pokażę dokładną instrukcję. Nie wiem, po co teraz takie rzeczy robią. No jakoś 5 lat temu nikt tego nie robił, ale może to ma jakieś styczności z tym, co panowie Kosiniak z Kamyszem ostatnio powiedzieli w Polsad News jest taki program Gość Wydarzeń i oni tam sobie rozmawiają i posłuchajcie sobie, co pan Kosiniak z Kamyszem powiedzieli panu redaktorowi, że my musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Pan redaktor tego Kosiniaka i Kamysza ich tam zapytał, a co jeśli będzie trzecia W światowa? No to sobie posłuchajcie. Jest to element codzienności. Jesteśmy w stanie podwyższonego ryzyka, tak. Nie jesteśmy w stanie normalnym spokoju i pokoju. Musimy być Przygotowani na każdy scenariusz. My nie mówimy tego po to, żeby kogokolwiek straszyć czy niepokoić. Mówimy, bo taka jest sytuacja realna. Wiedziemy. Tylko jak pan mówi, musimy być gotowi na każdy scenariusz, to tak naprawdę yy, o, oczywistym wydaje się pytanie, czy grozi nam wojna u naszych granic? To jeszcze raz odpowiem: musimy być gotowi na każdy scenariusz. Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Musimy być przygotowani na każdy scenariusz, mówi Kosiniak z Kamyszem. Jest stan zagrożenia, jeśli chodzi o to, co może się wydarzyć ze strony tutaj ruskich. Wiceminister chciałbym powiedzieć, ale nie, bo to jest minister obrony narodowej. Ja do dzisiejszego dnia się zastanawiam, jak to możliwe, żeby lekarz, lekarz zawodu, lekarz nie został ministrem zdrowia, tylko ministrem obrony narodowej to jest niepoważne. No ministrom obrony narodowej mógłby zostać jakiś generał, tylko nie polko albo jakiś inny tamten taki szaleniec, tylko normalny jakiś generał. No ale chyba nie mamy normalnych generałów, to musimy sobie brać ministra obrony narodowej, jakiegoś tam lekarza. Ja tylko się jeszcze zastanawiam, co on miał dokładnie na myśli, bo to takie kolejne przebąkiwanie i takie kolejne oswajanie ludności, społeczności, społeczeństwa Polaków we wszystkich mediach, albo to w tvn albo w TVP, albo w Polsacie, albo w mediach internetowych, albo w Radiu Z, w Radiu RMFFM, w Radiu Tog w Radiu jakimś tam w NED i tak dalej. I tak cały czas, cały czas, cały czas to mówią. To nie pierwszy raz, to już chyba trzydziesty raz, panie Kosiniak i panie Kamyż. No i moi drodzy, wracamy na naszą aplikację. Ostatnio na WP.pl pojawił się taki artykuł: Zobacz, gdzie jest najbliższy schron. Powstała specjalna mapa. Każdy z nas może sprawdzić, gdzie ma najbliższy schron. Wszystko dzięki specjalnej mapie, którą udostępnia Państwowa Straż Pożarna. Powiadamiamy, jak się. Po niej poruszać. Ale uwaga, dzisiaj pojawił się kolejny artykuł, że w Polsce nie ma gdzie się ukryć. Schrony pod lupą NIK, czyli pana Banasia. Najwyższa izba kontroli wzięła pod lupę schrony, w których mogą ukryć się mieszkańcy w sytuacji zagrożenia. Z NIK wynika, że jest jeszcze gorzej niż nam się wydaje, donosi pospolita. Okazuje się, że nawet nie ma pewności, jak podaje RMFFM24. Ile w Polsce jest schronów i miejsc ukrycia? A ja to się zastanawiam, ale po co wam teraz nagle taka akcja schronowa? Ale po co, No przecież kilka lat temu nikt o tym nie pisał, ale to co, wy się tam na coś szykujecie czy nie? Czy to tak tylko profilaktycznie, tak jakieś kursy będziecie, szkolenia, to może młodzież sobie w szkołach, przeszkolcie kiedyś było przysposobienie obronne, coś tam potrafili, teraz nie wiem, chyba nawet nie potrafią, nie wiem, liczyć do pięciu. A tabliczka mnożenia to już jest abstrakcja dla bardziej zaawansowanych obecnie no w szkołach. Dobra, moi drodzy, koniec tego gadania. Wchodzimy sobie na aplikację schrony. Ładnie to wygląda na czerwono, jakby coś może sugerowało takie czerwone. No, czerwone to się zawsze kojarzy z jednym, że będzie gorąco, że będzie ostra jazda bez trzymanki. Aplikacja schrony, znajdź miejsce doraźnego schronienia. Zaczynamy. No i jesteśmy tutaj, zobaczcie. Tutaj, tutaj. To się musi uaktualnić, bo jest to dosyć takie oporne. Toporne. Patrzcie, tu możemy sobie też. Czekajcie, czekajcie, ile tego jest. Nie wierzę. Aż tyle. Ale schronów, ale kurczę, są przygotowani. Zobaczcie. Mapa schronów powstała. No teraz możemy mieć taką wersję satelitarną, ale ta wersja jest dużo lepsza. Tutaj najlepsza to jest Warszawa. W Warszawie są różne, jakieś są niebieskie. No różne są jakieś niebieskie, czerwone, różnego typu, ale tutaj sobie patrzcie, tu już jesteśmy na bardziej takiej zaawansowanej mapce, no to możemy sobie dokładnie tutaj wchodzić, zaraz nam się tutaj zaktualizuje. Jesteśmy w Warszawie, no to sobie klikamy. No i mamy tutaj dokładne dane, jaka ulica, gdzie i co, jednostki ratowniczo, gaśnicze. Warszawa, Modlińska, 158, czyli ta aplikacja służy tak, jakby coś się działo, jakby coś tam, jakaś nawalanka była to, jakaś ostrojazda bez trzymanki, to od razu będziecie wiedzieć, gdzie uciekać, nie? Ale spokojnie, bo na przykład Kosiniak z Komyszem, to oni nie będą tutaj uciekać, tylko oni mają jakieś lepsze schrony, prawdopodobnie nawet nie w Polsce. To samo się tyczy Helmuta i Długopisa, no bo przecież oni nie będą razem z Kowalskimi w tym samym schronie, no ale ciekawe, nie? To jest bardzo ciekawe. To ktoś mógłby pomyśleć, ale spokojnie, bo przecież to jest tylko tak profilaktycznie na wypadek czegoś. No okej, okay. to nie tak, że ja sobie tutaj straszę, tak jak to powiedzieli Kosiniak z Kamyszem w podstacie News, że oni tam straszą. Oni absolutnie nie straszą, tylko my musimy być przygotowani. No tak powiedział minister Obranarowy, powiedział przygotowani. No mieliśmy Błaszczaka, wiecie co, to jak Błaszczak był tym ministrem, to on chociaż, ktoś kto nie wiedział, kto to jest, to chociaż pomyślę, że może oni z jakimś wojskowym albo kimś, nie? Bo tak założył czasem jakiś tam mundur, czy jakąś kurtkę, no to może trochę wyglądą Natomiast z z kamyszem, to oni wyglądają jak no typowi lekarze, którzy przyjmują po godzinach i trzeba im bardzo, bardzo, bardzo dużo płacić, na co dosyć drodzy są. No, to możecie sobie tutaj to pobrać, to sobie wpiszecie w Google, w wyszukiwarkę, tam wam to wszystko pokażę sobie pobierzecie. Państwowa Straż Pożarna, Budowle Ochronne 2.0 ps Aplikacja na komórce też to działa, nie sprawdzałem, ale podobno działa nawet lepiej niż na komputerze. Jest bardzo szybkie, bardzo sprawne. No, a później możemy zapytać tych wszystkich majstrów, o co chodzi? Po co te schrony? Nie? Po co te schrony? Ale jest bardzo dużo. To taka nawet. Pożyteczna wiadomość, nawet taka optymistyczna, bo mamy schrony, tylko w rzeczywistości to, co dzisiaj napisali w mediach, że tam banaś sprawdzał i te schrony nie spełniają swoich funkcji. No i prawdopodobnie nie, bo takie prawdziwe schrony to mają na przykład Szwajcarzy. I posiadanie schronu wcale nie jest niczym złym, bo w zasadzie to jest to nawet pożyteczne. Tylko wiecie o co chodzi. Tak było to w 1939, kiedy ktoś napadł, no to co innego i nikt tego nie mówił przez lata wcześniej, że coś tam trzeba budować schrony, bo oni mieli, oni tak mają, no mieli tak i to jest fajne. No bo też wiadomo, no kraj musi być uzbrojony profilaktycznie musi być no ale, ale czy jakiś minister kurcze szwajcarski, czy austriacki non stop mówi, czy to premier, czy to marszałek jakiegoś tam parlamentu czy to minister obrony narodowej czy mówi cały czas o tym, żebyśmy byli w napięciu, żebyśmy byli przygotowani, absolutnie nie, żeby oni byli ci szwajcarzy, absolutnie nie, oni mają więcej schronów, mają bardziej zaawansowane schrony, mają wszystko naprawdę klimatyzowane ogrzewane i wszystko jedzą. a u nas nie ma nic u nas są jakieś pustelnie pod ziemią, jakieś piwnice, że jak tam zejdzie większa grupa, to się poduszą, bo nie będą mieli powietrze, takie schrony, no ale to już tak na marginesie. Ważne jest to, po co oni to publikują, po co oni o tym mówią. Oni się chwalą, nawet nie mają dobrych tych schronów, no ale się chwalą, nie? Aż banać wytropił, że one nie spełniają swoich funkcji. Ale spokojnie, spokojnie, bo tak jak minister nowy Obrony Narodowej powiedział, lekarz, doktor... No to my musimy być przygotowani. My musimy być przygotowani, musimy być na baczność. Bo nie wiadomo kiedy i o której rano powiedzą, że trzeba iść do schronu. To tutaj macie już będziecie mieli adres, dokładny adres, wszystko co jak. Tylko jak 30 parę milionów ludzi schowa się w tych może kilku tysiącach schronów, przecież to nie ma racji bytu. Ale dla nich to nie jest żaden większy problem, bo przecież oni tak się liczą z tym, ile tam Polaków przeżyje. Ważne, żeby wszyscy ministrzy, ministerki, ministrowie, ministre, wszystkie ambasadory, wszystkie premiery, wszystkie prezydenty, żeby oni się schronili i ich najbliżsi rodziny. Ach, przepraszam, pan siłownia powiedział, że on żonę wyśle na front, ona prawdopodobnie nie wróci, no ale on też pójdzie, za nią pójdzie, nie? Jako dżentelmen i mężczyzna powinien pan iść jako pierwszy, a żonie powiedzieć, słuchaj, kochanie, ty zostań tutaj w schronie, ja pójdę za ciebie. Ja jestem Twoim mężem, ja pójdę za Ciebie, ale gdzie? No, on pierwszy na nogę schowa się w schronie, no, ale nie tutaj, w tym polskim. A może mają w Polsce jakieś ekstra vipowskie? No na pewno mają ekstremalne vipowskie z sauną, z jacuzzi, z basenem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, bardziej cieplutko. Powiem Wam tyle, że słuchanie tych wariatów. Każdego dnia co tam wygadują, brednie jakieś, helmuty jeżdżą, latają z tymi długopisami codziennie jakieś donoszenie medialne, że oni ubili interes, że jest bardzo fajnie, że mamy fenomenalnego premiera, że jesteśmy dumni. Powinniśmy być dumni, że nareszcie mamy fajnego premiera, tylko on już był. 10 lat temu był i co? Uciekł. Dokładnie dzisiaj na temu chyba uciekał. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jak to mówią w reklamach, pobierz sobie apkę, aplikacja z będziesz bezpieczny. Mimo tego, że chciałem coś zrymować, że jesteś poniżony. O, a nawet się rymuje. Otwórz sobie aplikację schrony, nawet jeśli przez Halmuta jesteś poniżony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się bardzo i Do usłyszenia, cześć. Pa! pa.